Kieku, wyłaź z koszyka, no co ty, ja na grzyby jadę. Halo? Kik. Uciekaj. Dzień dobry, to Marecki, witam ponownie z lasu. Zapraszam na wycieczkę. Udało się już takiego znaleźć, już trochę jest podstarzały, ale są twarde, zdrowe jeszcze. Ślimaki je tylko wjadły. A tu mamy bliźniaczki. Bardzo ładne. Mamy kolejnego. W tych liściach ciężko je zobaczyć. Jest jeden. Jest drugi. Trochę obżarty. Trzeci. Zajączek jeszcze u góry. Ładniutki. Piękny podgrzybeczek, taki na grubej nóżce. Śliczna. Rakówka ametystowa. Piękny fioletowy grzybek. Ładne teraz te podgrzybeczki na takich grubych nóżkach. Koszyka. O! Tego bym ominął. Znaczy tak jest, człowiek się schyli po jednego grzyba, zaraz widzi drugiego. Bardzo ładne.
zających. Jeszcze jednego widziałem. Maluszek. O, tu jeszcze jeden. Powoli, powoli coś się zbiera. Kolejne jeszcze maluchy. Jak to ładnie rośnie. Zajączek. Ślimaki podżarły. No nie, schodzę w dół. Tam u góry szału nie ma. Pokręcę się tutaj jeszcze, gdzie wcześniej chodziłem. I powoli do auta. Zobaczymy, co się jeszcze może uda doskubać. No, ten to jest piękny. Wychodzę powoli z lasu. Żegnam się z wami. Idę jeszcze zobaczyć na moje miejsce. Na pięki. W tamtym roku 20 września było pięki. A w tym roku na razie nie widać. Udało się zebrać. Ładne podgrzybki. Tam na spodzie chyba są dwa prawdziwki, kilka zajączków, także super zbiór, fajna wycieczka. Zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania, a te grzybki, które tu widzicie, to trafią wszystko w zalew octową. Pozdrawiam, cześć, do następnego.